przesłanie ruch Hare Krishna ma dla katolików. Okay. Czego chcę dać What a message has a Hare Krishna movement for the Catholics? Hare Krishna movement for the Catholics. Yes. What kind of message? What is Hare Krishna movement? Okay. Zadam sobie pytanie. A co to jest Hare Krishna, ruch Hare Krishna? For the Catholic God consciousness. A dla katolików nazywa się to świadomością Boga. And for the Krishna consciousness. Katolicy mają świadomość Boga. Listen, try to understand, not try to cover it. I know better Bible than you. Coś ci powiem. Wydaje mi się, że znam Biblię lepiej niż ty. Don't try to confuse me. Nie próbuj mnie zmieszać. God consciousness is the Jesus come to help us. Świadomość Boga to be always God conscious. Że Jezus przyszedł po to, aby nam powrócić z powrotem do Boga. I to jest świadomość prawda. And Krishna consciousness. A świadomość Krishna is a name with the God. Jest imię Boga. Name of the God. Yes, to jest to imię Boga. Name. Somebody said Krishna. Ktoś powiedział sobie Krishna. Somebody say God. Ktoś inny mówi Bóg. You do God consciousness. Więc ty robisz. Somebody do Krishna consciousness. Ktoś robi świadomość Krishna. Ty robisz. Somebody say I love to God. Ktoś mówi ja kocham Boga. If you like, you do. Jeśli chcesz, możesz sobie tak mówić, że ty kochasz Pana Boga. But when I will conscious with God. Kiedy ja będę świadomy. Then I will love. Z Bogiem. Wtedy. Będę go kochał. When I will cover, then I will suffer. Kiedy zakryję tą świadomość, wtedy będę cierpiał. Sometimes we don't want to learn. Czasami nie chcemy się uczyć. Try to learn what the Gospels are telling. Read that. Spróbuj nauczyć się tego, o czym mówią Ewangelie. Why I understand? Because when I read Bhagavad Gita, dlaczego ja to rozumiem? Dlatego, że kiedy czytam Bhagavad Gita, I easy to understand what is there. To mi pomaga zrozumieć z łatwością, co jest napisane w Biblii. If you don't understand Bible, read it one time Bhagavad Gita. Jeśli nie rozumiesz Biblii, to przeczytaj sobie raz Bhagavad Gita, to może lepiej zrozumieć. Right? You will be very clear in understanding. Weźmy na jasne zrozumienie.